Komentarz dnia. Adrian Klarenbach, dzień dobry. Dzień dobry. Tomasz Krzyżak, Rzeczpospolita. Adrian Stokowski, Gazeta Polska. Kłaniam się. Czas na komentarz dnia jest co komentować ku wielkiej euforii, entuzjazmowi społeczeństwa całego bodajże. Po 30 latach dziś usłyszeliśmy z Watykanu, że Stefan, kardynał Wyszyński, będzie wyniesiony na ołtarze. Będzie wyniesione na ołtarze, chociaż nie wiemy dokładnie jeszcze kiedy, bo na razie mamy informację taką, że papież e, zatwierdził dekrety e, kongregacji e, kanoni spraw kanonizacyjnych. No i teraz musimy poczekać na ten komunikat ostateczny, kiedy ta beatyfikacja będzie miała miejsce i gdzie będzie miała miejsce. Plac zwycięstwa, jak mówi kardynał Kazimierzny, e... po czym poprawia się jednak plac Piłsudskiego w przyszłym roku. Praktyka jest taka od czasów Benedykta XVI, że te beatyfikacje rzeczywiście, no odbywają się w krajach, z których dana osoba mająca wynie zostać wyniesiona na ołtarze, odbywają się właśnie w ich krajach, w ich diecezjach, z których te osoby pochodziły, więc w wypadku kardynała Wyszyńskiego możemy mówić o Warszawie, śmiało możemy mówić o Placu Piłsudskiego. No, pytanie jest rzeczywiście o tą datę kardynał Nycz, o ile dobrze słyszałem, prosi papieża o to, żeby to było gdzieś w granicach e, kwiecień, późnej, maj, maj, czerwiec, późnej przyszłego wiosny roku. przyszłego roku. Mówi się o tym, żeby była to jakaś związana z kardynałem Wyszyńskim, więc jeśli mówilibyśmy o późnej wiośnie, to kardynał Wyszyński zmarł 28 maja, pogrzeb był 31 maja. Sprawdzałem w kalendarzu, 31 maja 2020 roku wypada dokładnie w niedzielę, to jest zesłanie Ducha Świętego, aczkolwiek bardziej obstawiałbym datę 7 czerwca. To będzie święto dziękczynienia, wtedy na polach wilanowskich, przy Świątyni Opatrzności Bożej odbywa się duża impreza, więc wyobrażam sobie to, że będzie kanon. Beatyfikacja na Placu Piłsudskiego, potem taki przemarsz na, do Wilanowa. No to właściwie Tam... redaktor Krzyżak wszystko nam już streścił. No tak mi się wydaje. Ja tak po prostu podejrzewam, mając w pamięci również to, że przed dziewięcioma laty dokładnie taki scenariusz był w przypadku beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki. Dokładnie odbyło się to na początku czerwca w obchodzone w kościele w Polsce Dzień, dzień czynienia. Ja pamiętam 14 godzin, stałem w kolejce do trumny świętej pamięci, wtedy zmarłego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, i ta pomyłka księca kardynała Nycza, taka można ją potraktować jako pomyłkę frejdowską, z tą nazwą placu, bo rzeczywiście ksiądz kardynał Wyszyński dał nam fundament do zwycięstwa. I to właśnie na placu zwycięstwa. Na placu zwycięstwa. Wtedy tak się to naj, naj, najpełniej okazało, kiedy no można powiedzieć jego wychowanek papież Jan Paweł II um, celebrował mszę, um, podczas której padły te pamiętne słowa. I też to było święto um, Zesłania w, Ducha w, się w, Tak, W Wigilia Świętego. Zesłania, bo to była sobota, o ile pamiętam, też wtedy byłem na placu e, zwycięstwa. To niesłychanie radosna e, informacja, bo e, przypomina nam e, niezwykłą postać. Właśnie postać, która dała nam fundament zwycięstwa. Bez niego nie byłoby ani Jana Pawła II, ani nie byłoby Solidarności, i pewnie my wszyscy bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. E, Polska wyglądałaby zupełnie inaczej. 30 lat. Trzeba jeszcze zaznaczyć jedną rzecz podkreślić w odniesieniu do tego miejsca, bo pan redaktor mówi o Janie Pawle II. Ja wspomniałem wcześniej o pogrzebie prymasa Wyszyńskiego, który Pogrze rzeczywiście Wyszyńskiego zgromadził tłum. dokładnie był na placu zwycięstwa, mm -hmm. dziś placu Piłsudskiego. Prowadził go w zastępstwie papieża, który wtedy, pamiętamy, leżał ranny w szpitalu sekretarz stanu stolicy apostolskiej kardynał Kazaroli. Więc no, to też było bardzo duże i wielkie wydarzenie. W sobotę odprowadzimy doczesne szczątki na miejsce wiecznego spoczynku Kornela Morawieckiego, marszałka Sejmu. No to też jedna z takich postaci ikonicznych. Ja pamiętam, w stanie wojennym nie mówiło się Kornel Morawiecki, tylko po prostu Kornel i wszystko było jasne. Mało kto sobie zdaje sprawę, jaką sprawną organizację stworzył Kornel Morawiecki, bo no, sam fakt, że przez 6 lat Służba Bezpieczeństwa, mimo dużych wysiłków, nie zdołała go namierzyć. To była organizacja wzorowana na, na konspiracji Armii Krajowej. No i organizacja, która już Wtedy głosiła hasła, które prawdę powiedziawszy wtedy w, w czasach stanu wojennego wydawały mi się takie trochę odrealnione. Znaczy pełnej suwerenności, wyjście, niepodległości. niepodległości, wyjścia i Solidarnej Rzeczpospolitej. I Solidarnej Rzeczpospolitej. I ten ostatni po, 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 temu ostatniemu pomijanemu przez pana doktora postulatowi e, Kornel Morawiecki był wierny do, do końca. Przez co, co, czy, za, za, czym za, co, co zapłacił e, no takim odsunięciem. Ja mam takie poczucie niespełnienia, że to jest bardzo wartościowa postać, której myśmy wszyscy mało skorzystali. Dopiero to jego w cudzysłowie oczywiście ekspozę jako marszałka seniora zaskakujące, bo przecież marszałkowie seniorzy nie, nie mieli w zwyczaju wygłaszania w ogóle chyba żadnych przemówień, mm -hmm. żadnego nie pamiętam, a już na pewno nie tak poruszającego, tak istotnego, tak pełnego Treści i takiego, które, które zostanie z nami. Tak? To są takie słowa, które są jego testamentem i ja sobie wyobrażam, że powinny być dla nas zobowiązaniem. Mnie się wydaje, że ja w przeciwieństwie do pana redaktora stanu wojennego nie pamiętam aż tak dobrze, bo jestem trochę młodszy, nie wypominając oczywiście nikomu żadnego wieku i nie zaglądając w metryki urodzenia. Natomiast pamiętam u schyłku lat 80. E, taką legendę, która chodziła wokół e, Kornelara Morawieckiego, jako tego, który właśnie był założycielem Solidarności Walczącej, jako tego, który się bardzo długo ukrywał. On wtedy dla nas, e, chłopaków, którzy kończyli podstawówki, działali w harcerstwie, był pewnego rodzaju takim wzorem. Potem bardzo długo go brakowało w, po, w polskiej polityce. Takie mam, e, takie mam poczucie. E, I dopiero teraz pod koniec życia. E, on, on w tej polityce zaistniał, zaistniał świadomie tak na dobrą sprawę, prawda? Zobaczcie, że on na samym początku nie poszedł z Prawem i Sprawiedliwością do tych wyborów, tylko on szedł z, z kukizem, kukizem, prawda? Mm -hmm. Dopiero potem nastąpił ten jego akces do, do, do Prawa i Sprawiedliwości i wydaje mi się, że to jest taka postać, która nie była do końca odkryta i wciąż nie jest do końca odkryta. A nie była przypadkiem te... celowo wygumkowana z tych najnowszych By, kart była, historii? Była wygumkowywana, to prawda, była wygumkowywana. Byla, to byla, prawda. Ta. Była wygumkowywana. No... Tak samo jak Anna Walentynowicz i Małżeństwo Gwiazd Wiele było takich postaci, którzy, których świadomie e, odsuwano w cień, pomijano e, zarówno, w, nie wiem, w nagradzaniu, ale też i w pokazywaniu, prezentowaniu ich, e, ich racji. Mnie uderzyło jeszcze jedna rzecz, że pan marszałek senior był osobą, która jednocześnie potrafiła cały czas wskazywać na konieczność porozumienia się Polaków. Zresztą podobno... To było ostatnie jego słowo po, po, Ale dajmy skończyć kobi myśl. To tak. znaczy, nie, że, wiecie, nawiązując do tego dialogu, Rzeczywiście był takim człowiekiem dialogu, który, któremu zależało. Tak? A ta historia, Która, ale potu, któremu zależało. Ale jednocześnie potrafił bardzo twardo z, z, prezentować swoje stanowisko. To jest historia, którą zacząłeś Chciałem, opowiadać. Tak, tak, Powiedzieć tą historię, bo ona się wiąże z tym, co powiedział Adrian. Mianowicie o tym, że był wygunkowywany, co zresztą widać doskonale było w tych ostatnich dniach, chociażby po reakcji Lecha Wałęsy. Na... Ale mówisz o tym wpisie, który był. A, tak, wręcz... W tym absurdalnym wpisie, prawda, to widać wyraźnie, że tam był m, bardzo mocny konflikt e, ludzi e, po, po jednej stronie stających właśnie Małżeństwa Gwiazdów, Anny Walentynowicz, Kornela Morawieckiego. Ale można bezproblemowo w internecie znaleźć fragment zjazdu Solidarności, podczas którego wstaje Kornel Morawiecki i mówi do Wałęsy, że generalnie to wszystko, co się dzieje, to jest jego zasługa. Jeżeli nie jego bezpośrednio, to pośrednio przez ludzi, którzy są wokół niego, są SBK-ami i ubk no, ale on to powiedział wprost. On powiedział wprost, bo właśnie po potrafił e, twardo bronić swojego stanowiska, a jednocześnie był człowiekiem skromnym. Znaczy, on nie, nie pchał nigdy po ordery żadne, nie, nie, ani po miejsca w pierwszych rzędach. E, e, pamiętam go, kiedy go pierwszy raz tak zobaczyłem na ulicy, szedł z taką Torbą. E, t, t, reklamóweczką, bardzo skromną. No, no albo to była reklamóweczka, albo to była taka torba parciana, w której nosił gazetki. E, re, legendarna była reklamóweczka. Ale to bardzo skromny człowiek, bardzo, bardzo wielkiej skromności, mądrości. Myślę, że takich ludzi bardzo go będzie brakowało. I w ostatnim czasie, kiedy już był po prostu bardzo chory, no to też jego ten głos był, był słabszy. I, I bardzo szkoda, że w tych, w tych emocjach wszystkich zabraknie takiego czynnika, który by to tonował, autorytetu, który mógłby. Ty wspomniałeś o zjeździe Solidarności, na którym on wstał i miał odwagę to powiedzieć, mhm. prawda? Natomiast. W wydaje mi się, że to wynikało z wewnętrznej wolności, którą koordynator Molawiecki po prostu posiadał aż do samego końca, ponieważ jak sobie przypomnimy choćby o te ostatnie lata, to wielokrotnie z jego ust padały również słowa krytyczne pod adresem prawa i sprawiedliwości, prawda. prawda? On miał odwagę po prostu to powiedzieć, nie słodził, tak? Nie podoba mi się to, mówił jak jest. I był za to też ceniony, bo te jego uwagi krytyczne niektórzy może brali serio, a niektórzy nie, prawda? Ale był ceniony za tą odwagę w mówieniu prawdy. Nie udało mu się rozbujać, używając takiego języka ugrupowania Wolni i Solidarni, a Wolni i Solidarni to jest yy, nawiązanie do Solidarności walczącej. To było hasło przecież tego ruchu. No tak, to w te, w te, przy tej polaryzacji bardzo silnej ja sceptycznie się odnosiłem do możliwości powstania jeszcze takiej poważnej siły, samodzielnej siły po, 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 w środku pomiędzy tymi dwiema na, największymi siłami politycznymi. No ale z, z, zaistniał, też wy, wychował paru, paru, paru polityków, paru zaistniało dzięki Niemu, um, jego um, no, no, najdawniejszych współpracowników jeszcze solidarności um, walczącej, no w w to kto nie bardzo. Z Schetyna rzeczywiście tak, ja myślę o pani poseł Zwiercan, która no bardzo bardzo aktywnie działała w strukturach Solidarności Walczącej. Tych ludzi w ogóle nie znamy, bo to była tak zakonspirowana organizacja, że ja nawet ze zdziwieniem dowiadywałem się, że moi znajomi z czasów stanu wojennego brali w tym udział. No była a ja to, to jedna z niewielu czy też nielicznych organizacji. Państwa, chciałem powiedzieć podziemnego, no, po części podziemnego, która jednak zobowiązywała swoich członków do tego, żeby składali ślubowanie. No to była organizacja, która po pierwsze przyjmowała ślu przysięgę tak, ślubowanie, po, po, po drugie rozwinęła to niesłychane rozwinęła własny wywiad i kontrwywiad. Kornel Morawiecki miał swoje wtyki w służbie bezpieczeństwa, a, a służba bezpieczeństwa... Nie, nie miała wtyków u niego. Nie miała wtyku u niego. To jeden jedyny raz, kiedy Korner rozmawiał w ogóle z człowiekiem prowadzonym przez służbę bezpieczeństwa nie doprowadził służby bezpieczeństwa do miejsca, gdzie on się ukrywa bo to Kornel Morawiecki przez, podkreślał, że w ciągu tych sześciu lat, kiedy się ukrywał, spotkał na swojej drogie, drodze około 1500 osób I, i, i wśród tych 1500 osób tylko jeden był. To państwo narodowe przykleiło mu łatkę człowieka terrorysty, państwo już demokratyczne tej łatki nie zdjęło ja myślę, że tą łatkę powinniśmy zdejmować z Kornela Morawieckiego teraz. Myślę, że ona... No szkoda, że tak późno została... Ona jednak chyba została z niego teraz w ostatnim czasie przed jego śmiercią zdjęta. Aczkolwiek mówi się o nim, że to był buntownik z wyboru, no bo rzeczywiście był buntownik z wyboru, aczkolwiek od buntownika do terrorysty to jeszcze chyba daleka droga jest. Natomiast wracając do tego, co wspomniałeś na początku, mianowicie do tej doskonałej konspiracji i do tego, że że on miał wtyki w służbie bezpieczeństwa. No, we Wrocławiu mówiło się, że y, drukować, jeśli coś drukować, to tylko u Kornela, bo Kornel ma najlepszą drukarnię. Kornel y, nigdy nie zaliczył wpadki, prawda? I, i, i też Solidarność Walcząca brała do kolportażu wszystko, co można było kolportować, y, no bo mieli tą najmniejszą liczbę, y, liczbę wpadek. Nie? To teraz jeszcze jednej istotnej rzeczy dla wszystkich tych, którzy mają kredyty zaciągnięte we Franku Szwajcarskim. Dziś Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Orzekł, że... No, że, że te kredyty, znaczy umowy o te kredyty, zawierają klauzule abuzywne, tak mądrze mówiąc, czyli mówiąc krótko, są sprzeczne z prawem. I każdy kredytobiorca, niestety, w indywidualnym trybie może się ubiegać o uznanie całej umowy za nieważną. I to, 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 no tutaj już pojawiają się interpretacje przed, sąd, różne. przed sądem cywilnym, więc tak, orzece, orzeczenie można przyjąć z radością, ale umiarkowaną radością. Umiarkowaną, bo ja. Prezes od... Związku Banków Polskich mówi, że u, będzie źle. No, będzie, znaczy, oni tak straszą, odkąd pamiętasz. I że, że banki banku... zrzucają się na program 500, który jest w pewnym sensie rekompensatą tego, że ktoś zaciągnął kredyt we Franku Szwajcarii. Banki się zrzucają? A? To, to banki w aferze w, vat brały udział. W coś niesłychanego. Um, nie, no nie żartujmy. To, to jest ja po prostu poważnie, co słyszałem na własną <grym> Ja wiem. Um, nie żartujmy. To jest po prostu bezprawie, tolerowane przez państwo polskie niestety um, prze, przez wie, wiele lat. Um, no i teraz trzeba też aby zjeść. Ja myślę, że um, najtańszym sposobem będzie zawarcie jakiegoś porozumienia, ubranie tego porozumienia w formie ustawy, um, bo um, na, na, z kolei taka ścieżka, gdzie każdy każdy indywidualnie będzie, się, będzie chodził do sądu, będzie banki kosztowała najdrożej. Tomek, jedno zdanie podnosi? No tak, tylko że tutaj, żeby to uregulować kwestią ustawy, potrzebna jest wola z jednej strony banków, z drugiej strony bardzo wielka determinacja ze strony rządzących, którzy chcieliby tym frankowiczom pomóc. Tomasz Krzyżak, Adrian Stankowski, mówiący te słowa, Adrian Klarenbach. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękuję. Był to komentarz dnia.